Szczęść Boże w pierwszą niedzielę Adwentu. Miał być piękny czas oczekiwania. Każdemu z nas trafiło się zajęcie. Nie będziemy więc siedzieć z rozpromienioną twarzą i wpatrywać się w kolorowe światełka, które zdecydowanie za szybko rozbłysły. Pan wyznaczył każdemu zadanie, ale nie powiedział nam wprost, na czym ono polega. Wszystko ukrył pod tajemniczym słowem czuwajcie. I powiem wam, że czuwanie do łatwych nie należy. Szukamy wtedy zajęć, które umilą nam czas, żeby szybciej płynął. Szukamy w internecie prezentów, którymi chcemy obdarować najbliższych, bo denerwują nas dzikie tłumy w sklepach. Planujemy poszczególne dni świąteczne, gdzie będzie Wigilia, gdzie pierwszy, a gdzie drugi dzień świąt. Przy obecnym układzie kalendarza trzeba będzie jeszcze znaleźć czas na mszę w niedzielę, bo tak wypada Wigilia. Zapewne wielu sobie odpuści, bo przecież tyle pracy. Więc i czuwanie może poczekać. Tylko czy w tym dzisiejszym fragmencie powiedziano do nas: pracujcie, róbcie cokolwiek? Nie. Powiedziano do nas jedno słowo: czuwajcie. To jest coś więcej niż pilnowanie, żeby nie przysnąć. To przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, co się dzieje tu i teraz. Sytuacja nastolatki z Andrychowa pokazuje nam, niestety tragicznie, jak bardzo jesteśmy zajęci sobą. Zabiegani, z klapkami na oczach. Więc nasza czujność szwankuje. To jednak wada naszego życia nie pochodzi od Boga. Autor opowieści z Narni napisał: w naszym interesie, mówi diabeł, leży, aby odciągnąć ludzi od tego, co wieczne i od tego, co teraźniejsze. Chrześcijańskie czuwanie ma dwie strony, pasywną i czynną. Mamy być jako odźwierny i służący w jednym. Mamy nasłuchiwać tego, co się dzieje w otoczeniu, nasłuchiwać głosu nadchodzącego Pana, który jest głosem pełnym dobroci i miłości. Jednocześnie mamy strzec przed wejściem do naszego życia tego, co jest nieproszonym gościem. Jak słyszeliśmy, diabeł nie będzie siedział z założonymi rękoma i na wszelkie sposoby będzie próbował wedrzeć się w nasze życie, by całe przygotowanie zniszczyć. Czuwając, mamy także pracować, bo praca chrześcijańska to nie tylko ta zawodowa, która przynosi nam utrzymanie. To przede wszystkim praca, która daje nam bogactwo. To pomnażanie talentów. Nie zawsze jednak da się te zajęcia połączyć. Święty Augustyn podpowiadał, że chcąc połączyć oba zajęcia, należy czuwać sercem, czuwać wiarą, czuwać miłością i czuwać dobrymi czynami. Bowiem czuwać to kochać bliźnich i patrzeć na nich z serdecznością i zrozumieniem. To oznacza, by nie dawać się złapać przez powierzchowność i rozproszenia, przeciwstawiać się obojętności i okrucieństwu. Dużo wokół nas jest tych elementów, które mogą nas zniechęcać do wytrwałego czuwania. Dużo jest wydarzeń, które po ludzku nas rozczarowują. Jeszcze więcej wiedzie nas ku próżności, których nie brakuje w tym świecie. Sięgając do treści katechizmu Kościoła katolickiego, mówiącego o wytrwałej modlitwie i czuwaniu, wyczytamy: dwiema najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie są brak wiary i znużenie, które jest pewną formą depresji na skutek porzucenia ascezy, co prowadzi do zniechęcenia. Zniechęcamy się, gdy Bóg nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Zniechęcamy się zbyt długim czasem naszego rozwoju duchowego. Zniechęcamy się pracą nad sobą, bo nie widać poprawy. Dlatego dziś mamy podjąć refleksję, czy nasze życie pozwoli nam z odwagą stanąć przed Bogiem. Choć już dawno skończyliśmy szkołę, to czeka nas jeszcze jeden egzamin. Właściwie to on wcale nie czeka. On cały czas trwa, bo każdego dnia odpowiadamy na jedno zasadnicze pytanie. Czy już zrealizowaliśmy nasze postanowienia? To znaczy, czy już wypełniliśmy swoje zobowiązanie wynikające z miłości do Boga i bliźniego? Rozpalając dziś wieniec adwentowy, widzimy w nim cztery świece. Według pewnej bajki pierwszą z nich jest pokój, którego ludzie wcale nie chcą, więc gaśnie. Drugą jest wiara, którą wydaje się być zbędna na świecie, więc gaśnie. Trzecią jest miłość, którą ludzie odrzucają i ona także gaśnie. I wchodzące do kościoła dziecko, widzące trzy zdmuchnięte świece, zaczyna płakać i wołać: nie możecie zgasnąć, musicie się palić. Na to zareagowała czwarta, którą jest nadzieja, i powiedziała: dopóki ja się palę, można ponownie odpalić pozostałe. Więc nie traćmy nadziei, żeby nie utracić w sobie pokoju, wiary i miłości. Czuwajmy tak, jak nam Pan polecił. Wszak przed nami jeszcze dużo pracy. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.